Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dziś obudził mnie taki widok. Może na początku nie widziałam jeszcze go tak wyraźnie, bo miałam ortosoczewki, ale Rafciu zrobił kawę, pierogi. I świąteczny film. Świąteczny film odpalony, tu lampeczki. Śniadanko. Tutaj chłopiec zwany gwiazdką. I a tutaj pierog zwany jagódką. Bardzo przyjemne rozpoczęcie dnia w takich okolicznościach. Zjedliśmy spokojnie śniadanko, wypiliśmy kawkę, obejrzeliśmy prawie do końca Chłopca zwanego Gwiazdką. Bardzo fajny film na Netflixie. A teraz już się pakuję, zbieram do wyjścia, a Rafci mi szykuje jedzonko. Nie zobaczyliśmy do końca. Mówię prawie do końca, prawie. My tak w częściach oglądamy, tylko jak jemy. Jak skończymy jeść, to już musimy się zabrać za coś do roboty. I lecę teraz, zaraz na basen. A ja później przyjadę tam na zajęcia. Zabieram ze sobą trochę świąt z domu. Mam ubraną choinkę, zabieram ją do pracy. Dzisiaj przyjmuję samochód, bo Rafał stwierdził, że chce się przespacerować. Nie musi zabrać ze sobą wielu rzeczy, także będzie miał taki zimowy spacerek. W drugą stronę sobie już odbierze ode mnie kluczyki i wróci autem, bo wcześniej skończy niż ja dyżur. Ale standardowo spotkamy się w tym samym miejscu. Drodzy Państwo, Ada jest już na zmianie ratowniczej, a ja stwierdziłem, że zrobię sobie mały spacerek, także ruszam na zajęcia, ubrałem się cieplutko, no i będę miał małą rozgrzewkę, mały spacerek przed zajęciami, także ruszam na zabawę na basenie. Drodzy Państwo, skończyłem właśnie zajęcia zabawy na basenie. Wyszaleliśmy się w wodzie, a teraz, słuchajcie, wybrałem się na kolejny jeszcze spacer. Wpadnę sobie do rodziców, pogadamy chwilę, może coś obejrzymy. No i co? I posiedzimy wspólnie i znowu stwierdziłem, że przespaceruję się chwilkę. Nie wziąłem kluczyków od Ady, która była na basenie, tylko po prostu sobie pochodzę, a Ada sobie spokojnie po pracy wróci samochodem. Posiedzieliśmy, wypiliśmy sobie kawkę, herbatkę, a teraz wracam do domu i niedługo Ada kończy pracę, także zaraz się widzimy.
będzie nieco dłuższy powrót do domu niż zwykle, bo jest mega ślisko, w sensie jeszcze nie ruszyłam, a już o tym wiem, bo sama pięknie poślizgnęłam się, w sensie nie wylądowałam na śniegu, ale jest mega ślisko już na parkingu, także myślę, że trzeba się na to przygotować. Więc mam i tak najbardziej ślisko chyba było na parkingu, ale po prostu mega wolno całą drogę jechałam, bo po prostu w niektórych miejscach jeszcze nie było śladu przejeżdżającego wcześniej samochodu, tylko po prostu śnieg i lód. Padłam do domu i od razu powłączałam Rafałowi wszystkie światełka na choince, całą kurtynę, teraz jeszcze kuchnia i zabieram się właśnie za przygotowanie sałatki. Zajrzałam do lodówki i wyjęłam miks sałat, ziarenka, czarnuszkę i siemielniane, buraki, cebulkę, papryczki, tutaj mamy sos Cezar i dwa rodzaje sera, ach jeszcze ciecierzyca, trochę białka i zaraz to wszystko wymieszam. Ach, cebulka i jeszcze, nie cebulkę już mówiłam, pomidorki. Kolacji idealna będzie też herbatka z kalendarza adwentowego. Dzisiaj mamy czarną, poziomkową z wanilią. I właśnie kończę też oglądać serial Miłosna Pułapka. Bardzo spoko. A teraz czas przełączyć się na większy ekran. Zdecydowanie potrzebowaliśmy takiego wieczoru. Obejrzeliśmy do końca Chłopca zwanego Gwiazdką i jeszcze Last Christmas, film, który już jakiś czas temu poleciła mi moja mama i naprawdę bardzo był fajny i grała główną rolę Daenerys. Teraz mi się odpalił kolejny... To jest polski film! Dawid i Elfy, tak mi się... Tak, są Polacy. No cóż, grudzień mamy mega intensywny, więc to mogło się wydarzyć. Tak. Słuchajcie, wczoraj przysnęliśmy, zrobiliśmy sobie super seans filmowy. Super seans. Polecamy wam wiele filmów. Dzisiaj również myślę, że troszeczkę takiego wieczoru sobie odwzorujemy. A może być jeszcze lepszy dzień, bo mamy do wygrania 100 tysięcy. Przydałoby się na jakieś inwestycje przyszłościowe. I no niestety, bo mamy sanie. Ale mamy jeszcze jedną szansę, bo... Jakbyśmy mieli nowe sanie za tę kaskę. Nie wiem. Tutaj 25 zł mamy też teraz. Też miło by było, by się zdrabka zwróciła. A co mamy, drodzy Państwo? Rękawice. No cóż. Taką jedną, nie do pary. Ale jeszcze może wygramy. Dobra, losujemy dalej. Przechodzimy do otwierania. Tutaj na pewno wygramy jakieś czekoladki. 10 i mamy tutaj choineczkę bardzo ładną, przepiękną. I jeszcze 9 za wczoraj i mamy tutaj piękną również choineczkę akurat. No ładnie. No dobrze, bardzo ładnie. Tutaj chyba są po dwie, bo już był konik i coś tam się jeszcze powtarzało. Przechodzimy do linta. 9, proszę bardzo, bo na bogato czekoladka, cukiereczek biały. Jaki biały, Boże? Zielony z panem Mikołajem. Tutaj pięknie narysowanym i do tego 10 i tutaj mamy pięknego misia, linta, czekoladę, bardzo ładny, misio złoty i domaczarkę Mikołaja, to bardzo ładny misia. Rafał, tam jest czekoladę.
Czekolad je. Tak, bo to właśnie o to chodzi. Czekolad je. Tutaj mamy 9 Haribo. I cóż mamy dzisiaj? I są to żelki, drodzy Państwo. Takie klasyczne skarpety świąteczne. Wow. A choineczka, czy nie? Wszystkie są skarpetami? Wszystkie nie wiem. A nie, są gwiazdki, choinki i coś tutaj. Bardzo ładnie. I do tego jeszcze, słuchajcie, 10. Tylko muszę jeszcze znaleźć, także muszę Was chwilę zagadać, bo nie wiem, gdzie jest. Tu jest. I otwieramy i mamy... O, dzisiaj coś ciekawego. Małam kuleczki, bardzo fajne. Drugi raz już małam chyba. Nie, kuleczek jeszcze nie było, z tego co pamiętam. Chyba, że zjadłaś i mi nie powiedziałaś. No to chyba nie było. No ładnie. To ja zjem. Ale nas to zasypało w nocy konkretnie. Znowu mamy kawałek prywatnej Narni. Przepięknej. Pozdrowienia z Narni. Lecę właśnie do pracy na dyżur. Żawcie mnie zawodzi przez te śniegi. Zamiast samochodu moglibyśmy dzisiaj wybrać sanki zdecydowanie. Tylko latające, bo jest ślisko na drogach. A to żeby też fajnie. Się nie musieć ślizgać. Dobra, dobra. Chociaż to czasami jest bardzo fajne się ślizgać. Z górki, bo pod górkę się ślizgać. Pod górkę to już tak ciężko. Odwiozłem Madę na zajęcia i w sumie sam zaraz lecę na zabawę na basenie, ale zanim to zrobię, muszę załatwić jeszcze jedną sprawę w ogrodzie. Bo choć prawdą jest, że zrobiło się tu przepięknie, klimatycznie i naprawdę uroczo, to przydałaby się jakaś ścieżka, także muszę odśnieżyć tutaj choćby skrawek, żeby można było normalnie chodzić. Ogarnąłem się, naszykowałem, plecak zapakowałem, rzeczy mam wszystkie gotowe na zajęcia, także ruszam na zabawę na basenie i widzimy się już po zajęciach. Do domku i muszę się wyżalić, bo ja się tu zachwycam swoją nową kurtką, bo naprawdę jest przegenialna, przecudowna. A kolega z pracy mnie dzisiaj zapytał, co mi się stało w rękach. No dzięki. No bo rzeczywiście trochę to wygląda jak bandaż może. To jest martwica ręki po Ale to było podłe, trzeba przyznać. Podobny scenariusz jak wczoraj, bo przysnęliśmy oglądając Gremliny rozrabiają, ale w porę jeszcze się przebudziliśmy, zrobiłam herbatkę, zjedliśmy drugą kolację i działamy, zaczęłam montować vloga i troszeczkę ogarnęliśmy chatę. W zasadzie puściliśmy zagumę głównie.
i pranie, o. Przypominam jeszcze o naszej instagramowej akcji. Codziennie rzucamy jedno świąteczne hasło albo zadanie, które realizujemy wspólnie z Wami. Zapraszamy serdecznie na nasz profil. Na dobranoc naszykowałam sobie jeszcze książkę. Zobaczymy, czy uda mi się do niej zajrzeć. Kończę montaż i zaraz kładziemy się spać. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia, łapki w górę. Jak zawsze. Do zobaczenia jutro.